będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Sebastian Przybysz na gali KSW66, gościnnie. Powiedz, zapytam od początku może, kiedy następna obrona pasa, kiedy możemy się spodziewać Ciebie w klatce? Mocny początek wywiadu. Muszę o to spytać. Tak, witam Was wszystkich. Tak, jesteśmy tutaj na KSW, ale nie walczę dzisiaj. Jestem w roli eksperta w studiu i przy okazji kibicuję mojemu koledze klubowemu, Krystianowi Kaszubowskiemu, który przed chwilą wygrał swój pojedynek. A co do mojego startu, no to jeszcze chwilę musicie poczekać. Nie mogę powiedzieć kiedy, ale już coś się tam kroi. Ale czy masz już termin i masz rywala? Wiadomo, że do mnie powiesz, ale czy ty to znasz? Być może. No dobrze, to przejdźmy może w takim razie. Krystian Kaszubowski wygrał po trzech rundach praktycznie w całości spędzonych w parterze. No 10 minut kontroli w parterze, jak widzieliśmy w statystykach. Czy ty może wiesz, no tutaj też zmiana rywala, czy ty wiesz, czy taki był plan na walkę? Znaczy nie wiem, jaki był ten nowy plan na walkę. Wiem, jaki był pierwotny plan na walkę z Tomkiem Romanowskim. No tutaj ten plan był na pewno robiony na szybko wczoraj, z tego co słyszałem, dlatego nie byłem jeszcze z nim zapoznany. Zresztą nie byłem u Krystiana w narożniku, tylko stałem kawałek dalej. No walka była ciężka dla Krystiana na pewno, pewnie zaraz zapytacie o przebieg. Nie wiadomo do końca, co się stało z jego biodrem, ale już w pierwszej rundzie było widać, że strasznie zaczął kuleć. Po tym pierwszym momencie, jak wstali z parteru Robert, jego rywal, przetoczył go i wstał do góry, to w momencie, jak Krystian zaczął wstawać, to już było widać, że coś jest nie tak z jego nogą. No ale twardo gdzieś tam na charakterze próbował, przewracał, kontrolował, nie był w stanie już tam znaleźć jakiejś pozycji, żeby podać, ubić. Podejrzewam, że to była bardziej już walka z samym sobą i z rywalem niż z samym rywalem. No ale pewne zwycięstwo, bo jak chyba dobrze słyszałem, to chyba jedna runda 10-8. Tak, no pewne zwycięstwo, jeszcze tam chyba po drodze Robert dostał minus punkt, tak, zatrzymanie siatki, więc to pewnie też dlatego ta punktacja taka, no... Pewne zwycięstwo, na pewno Krystian nie chciał skończyć tej walki w taki sposób, no ale nikt nie przewidzi tego, co się stanie w takim sporcie jak MMA, że nagle dostaniesz w pierwszej rundzie takiej kontuzji, która tak cię spowolni, że nie będziesz w stanie zrealizować do końca swojego planu. A czy wiecie, co się stało z Tomkiem Romanowskim, że on nie mógł dzisiaj zawalczyć? No wiem tyle, co wszyscy, że są problemy zdrowotne i przy robieniu wagi było ciężko i tylko tyle. Wiem, że wylądował w szpitalu. Do tej walki dojdzie, twoim zdaniem? Myślę, że w przyszłości tak. No to już było bardzo blisko, żeby do niej doszło. Zabrakło jednego dnia, więc czemu nie? Tak naprawdę ta walka Krystianowi też dużo nie dała, bo wygrał z debiutantem w KSW, więc myślę, że jak najbardziej można by tą walkę też w przyszłości jeszcze zrobić, Tomka z Krystianem. No to powiedz, jak ci się cała gala podoba? Jeszcze jesteśmy przed dwoma pojedynkami mistrzowskimi, no ale jak do tej pory dość, myślę, parę mocnych pojedynków. Tak, no bardzo, bardzo fajne waleczki. Bardzo ładny występ Sebastiana Rajewskiego. Naprawdę podobało mi się, jak spokojnie, technicznie rozmontował, a na sam koniec jeszcze jak Niklas go trochę podkręcił, to te ostatnie 10 sekund rzucił się taką szarżą na niego i pokazał, że on mógłby go w sumie zbić wcześniej, wejść z nim w wymianę, ale chciał go wypykać. Fajnie to było. To jakie typy na te dwie walki mistrzowskie? I nie chcę się bawić w typowanie. Podejrzewam, że Tomek Narkun swoim sposobem i niesiony tutaj falą publiczności w Szczecinie będzie w stanie udźwignąć zwycięstwo, a tak w walce wieczoru, no to kibicuję delikatnie Marianowi Żukowskiemu. Nie uważam, że Borys jest słabym zawodnikiem, bo nieraz niektórzy myślą, że jak się powie, że jeden wygra, to ten drugi od razu jest automatycznie skreślany przeze mnie. Nie, ja po prostu chciałbym, żeby Marian Żółkowski dalej się tak rozwijał, jak się rozwija, bo fenomenalnie patrzy się na to, jaki on po prostu ma rozwój już za sobą w ciągu ostatnich lat, jak dojrzał i jak dojrzewa z każdą kolejną walką. Mam nadzieję, że dzisiaj nam to też zaprezentuje, no ale mam naprzeciwko siebie bardzo groźnego rywala, jakim jest Borys Mańkowski. Zobaczymy. No ja delikatnie chciałbym, żeby wygrał właśnie Marian Żółkowski, żeby zobaczyć, jak ta jego historia będzie się toczyła dalej. Wielka zmiana w KSW, Viaplay, 12 gal w tym roku. To jest dobra zmiana, twoim zdaniem? Bardzo dobra zmiana.
bardzo dobre. To jest świetna zmiana. To jest to, co ileś lat temu ludzie wypominali KSW, że jesteście dupy, robicie 4 walki w roku, czy 4 gale w roku, to jest bez sensu. KSW zaczęło trochę podkręcać tempo, ludzie teraz mają problem, że tych gal jest za dużo, więc ciężko może trafić w te gusta kibiców. Wiadomo, że poziom sportowy będzie różny, ponieważ muszą zakontraktować nowych zawodników. No ale to się zaczęła teraz robić taka prawdziwa liga i ja uważam, że to jest zajebiste. No to jak już mówimy o zmianach, no to pojawił się też ranking. No nie będę cię pytał, jak się poda klasyfikacja, no bo wiadomo, że byłeś już rozstawiony, ale powiedz, jak widzisz resztę tego rankingu, zwłaszcza w twojej dywizji. Czy wiem, że był ranking, ale nie widziałem go do końca, więc ciężko mi się do niego odnieść tak naprawdę. No nie wiem, podejrzewam, że gdzieś blisko pierwszego miejsca jest Kuba Wikłacz, gdzieś zaraz jest Anton Racic i Bruno Santos. Chyba dokładnie tak on wyglądał, tak? Się nie mylę. No to tak właśnie strzeliłem i tak jest. I myślisz, że będziesz zostawiany z tymi zawodnikami ponownie, czy jednak będziesz zostawał zawodników z zagranicy w tym roku? Być może. Okay, a na ilu galach chciałbyś się bić rocznie, jeżeli chodzi właśnie o KSW? Wiesz co, ja zawsze chciałem jak najwięcej, wychodziły 2 pojedynki w ciągu roku. No teraz muszę przyznać, że przygotowania pod pojedynek 5-rundowy są zdecydowanie cięższe od takich zwykłych przygotowań pod pojedynek 3-rundowy. To wygląda totalnie inaczej, jest jeszcze większy zajazd i ciężko jest momentami podkręcić jeszcze bardziej śrubę, żeby zrobić tych walk więcej. Mam nadzieję, że zrobię więcej niż 2 walki, ale też nie chcę głupio obiecywać, że zrobię, nie wiem, 4, a potem wyjdzie 2 i będę płakać. No. Wiem, że nie chcę zajechać swojego organizmu w tym roku, a no, takie przygotowania bardzo męczą. Wszystko od nas, wielkie dzięki i co do zobaczenia. Dziękuję Wam również, dziękuję Wam wszystkim. Śledźcie KSW i tyle, do zobaczenia już niedługo.